Święta już się skończyły, co pojedliście to wasze. Mam nadzieję, że z prezentów jesteście zadowoleni. Nic tylko czekać na kolejne święta. A jeżeli już tak sobie wspominamy, to w tym odcinku posłuchajcie o 10 najdziwniejszych zwyczajach świątecznych z całego świata. Co kraj, to obyczaj. Nie zapomnijcie tylko zostawić subskrypcji z dzwoneczkiem na moim kanale. Polacy najczęściej na święta zdobią choinkę. Ewentualnie mamy swoją tęczę na Placu Zbawiciela. Szwedzi natomiast co roku w jednym z tamtejszych miast budują olbrzymią kozę ze słomy, która kończy w sumie podobnie jak nasza warszawska tęcza. Amerykańskie dzieci, które oczekują świętego Mikołaja, wieszają świąteczne skarpety na kominku lub w innym widocznym miejscu. Ale to nie wszystko. Kanadyjskie dzieci w Wigilię zostawiają mleko i ciasteczka na kominku, oczywiście dla świętego Mikołaja. Czasami zostawiają też marchewkę dla reniferów, które współpracują z Mikołajem. Boże Narodzenie, jakie znamy, to zbiór tradycji sprzed wielu lat, symbolika religijna i popkulturowe wstawki, które na stałe zakorzeniły się w klimacie świąt. We Francji dzieci ustawiają swoje buty przy kominku albo w holu. Jeżeli święty Mikołaj uzna, że dziecko było grzeczne i zasługuje na prezent, wypełni buty prezentami. Brytyjczycy całują się pod jemiołą, a Norwegowie też mają swoje mniej lub bardziej dziwne tradycje. Jedna z norweskich legend związanych ze świętami głosi, że w Wigilię Bożego Narodzenia czarownice i złe duchy nawiedzają świat i szukają mioteł, na których notabene mogą latać. Do dzisiaj mnóstwo Norwegów w czasie świąt przechowuje miotły w najbezpieczniejszym miejscu w domu. Na Ukrainie choinka jest również ozdobą, która przyświeca wigilijnym tradycjom. Nierzadko zawiesza się lub po prostu kładzie pod nią sztuczną pajęczynę. Ktoś, kto ją odnajdzie, będzie miał szczęście na cały rok. Jeżeli ktoś jest tradycjonalistą, to w Polsce zazwyczaj zostawia się wolne miejsce przy stole dla gościa. W Portugalii natomiast to miejsce zarezerwowane jest nie dla gościa, a dla zmarłego. Dajcie znać, czy wy w waszym domu zostawiacie chociaż jedno wolne miejsce przy wigilijnym stole. Choinka w Polsce zazwyczaj znika tuż po kolędzie. U nas zazwyczaj kolęda to ministranci, no i ksiądz. Na Łotwie natomiast kolędnicy przebierają się za zwierzęta, jak na załączonym obrazku. Japonia to serio stan umysłu. Co prawda to jeszcze nie Rosja, ale wiele im nie brakuje. W Japonii jest zaledwie 0,6% chrześcijan, a jednak wszyscy tam czekają na gwiazdkę. Podczas świąt tradycją już się stało, że ludzie tłumami pędzą do KFC. Kurczaki z KFC są dla nich świetnym zastąpieniem indyka spożywanego tradycyjnie w Ameryce. Dajcie znać, czy w waszych miastach stawiane są szopki bożonarodzeniowe. Jeżeli tak, to napiszcie, co w nich się znajduje. Podejrzewam, że są to zwierzęta, Jezus, Trzej Królowie i tak dalej. W Hiszpanii natomiast obowiązkowym elementem szopki jest caganer, czyli taki urwis, który robi to, co na załączonym obrazku. Święty Mikołaj we Włoszech do niedawna był mało popularny. Teraz co prawda zaczęło się to zmieniać, niemniej kiedyś jego rolę odgrywała wiedźma, La Befana, która to rozdawała świąteczne prezenty dzieciom. To wszystko w tym odcinku. Jeżeli odcinek ten podobał wam się, dajcie znać w komentarzach i dajcie znać, czy chcielibyście takie ciekawostki o na przykład innych świętach, czy o innych dniach w roku, które obchodzimy. Tak czy tak, ja się z wami żegnam. Do usłyszenia. Cześć!